Witam serdecznie w nowym roku. Znajdujemy się ponownie we wsi Tymowa. Jesteśmy pod kościołem pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Świata na terenie dawnego cmentarza przykościelnego, na temat resztek którego chciałbym parę słów dzisiaj powiedzieć. Sam kościół jest też bardzo ciekawy, ale o nim może kiedy indziej. Cmentarz, jak widać, teren po tym dawnym cmentarzu przykościelnym został już wyrównany, uporządkowany, jak to się mówiło dawniej. To znaczy, praktycznie wszystkie nagrobki zostały uprzątnięte. Do dnia dzisiejszego zachowały się fundamenty kilku z nich oraz trzy ocalałe płyty nagrobne. Dwie znajdują się tuż przy bramie wyjściowej pod murem przykościelnym. Natomiast jedna tam w głębi terenu. O jednym z tych nagrobków chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Jest to nagrobek braci Eryka, Risia i Herberta Hildebrandtów. Oboje oni walczyli na frontach I wojny światowej. O czym świadczy nie tyle sama inskrypcja, ale też wykuty krzyż żelazny otoczony liśćmi dębu. Nie wiem, jaka była praktyka, czy został wykuty dlatego, że jeden z braci albo oboje dostali takie odznaczenie, czy służy po prostu upamiętnieniu tego, że walczyli oni na wielkiej wojnie. Przyjrzyjmy się może inskrypcji, gdyż też jest ona bardzo ciekawa. Postaram się w miarę znajomości mojego niemieckiego ją przetłumaczyć. Hier ruht unser lieber Sohn und Bruder Erich Hildebrand, Bauer in Rauten, befallen in Bolinien. Czyli tu spoczywa nasz kochany syn i brat Erik Hildebrand, urodzony w Rauten. Rauten to obecnie Rudna, która znajduje się niedaleko stąd. Urodzony w 1888 roku. Polek, gefallen 14 października 1916 roku. Wolinien, to wiadomo, na Wołyniu, czyli na froncie wschodnim. Poniżej jest inskrypcja dedykowana jego bratu, młodszemu bratu, jak się okazało, Herbertowi. Herrn der Heimat ruht unser lieber Meister, Sohn und Bruder Herbert Hildebrand, Bauer in Orschkau, gefallen Frankreich. Ta inskrypcja jest dla mnie większym problemem, gdyż nie potrafię jej do końca rozczytać, ale jest coś mowa o ziemi ojczystej, o spoczynku w ziemi, w domu. Nasz kochany syn i brat Herbert Hildebrand, Bauer in Orschkau, urodzony w Orschkau. Orschkau to obecnie wieś Orsk. Jest ona położona niedaleko Rudnej, na północny wschód, kilka kilometrów. Gefallen Frankreich. Polek rok później po swoim bracie, rok później 10 dni, tym razem na froncie zachodnim we Francji. Niestety nic nie wiem więcej o rodzinie Hildebrandtów, czy to było ich jedyne potomstwo, czy to byli jedyni synowie. Niemniej mamy na tym nagrobku zapisaną tragiczną historię tej rodziny. Cieszę się, że zachował się do naszych czasów i można było o tym opowiedzieć. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie.